Siemanko ludzka, tu Salizan, witam was ponownie. Warp, Honkai, Starlay, lecimy sobie z następnym losowaniem. Dzisiaj sobie na tapecie mamy tutaj, jak coś zdobyliśmy i zakupiłem tutaj za właśnie Jade'y. Zamieniłem sobie na karteczki. Miałem akurat tutaj 10, więc zamieniłem kolejne 10 i mamy Starlay Special Pass. I dzisiaj losujemy sobie specjalny baner Zili. Zobaczymy sobie tutaj, czy uda nam się ją zdobyć? Czy będziemy musieli lecieć do 90, czy może już na 75, kiedy zwiększa się procent, dostaniemy? A może wcześniej ją dostaniemy? Może magiczne 20 pyty? Może. Więc zobaczymy sobie oczywiście, jak wygląda całe losowanie. Oczywiście ja jeszcze tutaj zbytnio nie zdołałem jeszcze losować, rekordów praktycznie nie mam jeszcze, bo nie losowałem. I tak jak na tym banerze możemy oczywiście spotkać Nataszę, Pele i Hook, oczywiście dodatkowo czterogwiazdkowe postacie. Prawdę mówiąc, z tych czterogwiazdkowych postaci to ja używam z Nataszy i Hook. Więc prawdę mówiąc też może dropnąć Pele, jeszcze akurat nie mam. No ale wiadomo, każdy chce pięciogwiazdkową i ja tak bardzo chcę też pięciogwiazdkową. Przydałoby się specjalny, jednak mocny, potężny DPS, więc przydałoby się. I oczywiście mamy 50% szans na to, że nawet jak wejdzie na ostatni poziom, tym 90 jest szansa, że ona wejdzie lub nie, też nie, więc tak zdane i znane z Genshin Impact 50-50. No co, zobaczymy, jak to pójdzie. A więc robimy sobie Warp X10. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że trzymacie. No ja bardzo trzymam. X10, leci. Wylecik na lokomotywę. Leci. Zobaczymy, coś tu za pasażer wyjdzie. Fioletowy pasażer. Cały fioletowy. Arrow dostaliśmy. Defense. Love, Oros, Galactic Sky, Amber, Mutual Demis, Arrow. Okej, czyli dostałem Hook, dostałem jej konstelację, plus oczywiście bonus drop, jak to w każdym losowaniu. Okej, czyli dostałem dla niej konstelację, prawda, więc ją używam, więc cóż. Nie dostałem niestety 5-gwiazdkową, ale... Okej, Arrow jeszcze dodatkowy. Okej. Czyli moje pierwsze pulowanie tutaj na tym niezbyt zakończyło się wartownie, ale jeszcze mogę zrobić kolejne, więc oczywiście lecimy sobie dalej i zobaczymy, cóż to wydropi, wydropi magiczne pomylenie i dobra. Lecimy. A pom, co tam pokazujesz? Fioletowe. Okej. Saga City. Databank. Meditation. Amber. Korncopia. O, jakieś nowe. Defense. Adversarial. I ponownie Hook. Dwa razy Hook dostałem. Okej. Amber. Meditation. Okej, czyli praktycznie dostaliśmy dwa razy Hook. Szkoda, że nie wylosowałem oczywiście pięciogwiazdkowej, ale cóż, losowanie to losowanie. Szanse trzeba losować, żeby mieć szansę. Mam nadzieję, oczywiście, trzymam kciuki za was, żeby wam wylosowała się tutaj Zilla. Na pewno też chcecie tą postać. I będziemy dalej sobie oczywiście, a tak wygląda moje losowanie dzisiejsze, a dziękuję za uwagę i widzimy się w następnych losowaniach. Na razie, chłopaki.